Dzień dobry Państwu, z Unique Fight Club, Albert Odzimkowski. Cześć Albert. Siemano, witam wszystkich. No i co, można powiedzieć, że w końcu jest termin walki, ale tych terminów walki to ostatnio też już trochę było. Jak? Jeden. I się człowiek rozchorował. No i tak naprawdę miało być w lutym z Dominikiem. Koniec końców na zastępstwo szybko wskoczył Adrian Dudek, który też miał de facto bić się na tej gali. Z przeciwnikiem, który teraz będzie moim przeciwnikiem. Czyli można powiedzieć, że kółko zamknięte. Tak jest, taka szybka wymiana. KSW 97 w Tarnowie. I tu jest pierwsza luta. Ilu twoich kibiców pojedzie do Tarnowa? No bo z Radomia do Tarnowa, no to już kawałek jednak jest. Albert, co? No jest kawałek. Wiesz co, wrzuciłem teraz chyba przedwczoraj info odnośnie biletów. Na razie wziąłem 200 biletów i myślę, że taka banda około 200-250 osób pewnie przyjedzie. To i tak jest spory wyjazd, nie? Na jakiś mecz. No spoko, no także, nie no fajnie, wiesz co chodzi, zawsze jeździ za mnie taka banda liczna i śliczna, także się mega cieszę. Cieszę się, że mam tych swoich takich stałych fanów, którzy już jeżdżą za mną od tylu lat, także dziękuję Wam bardzo za to, no i jedziemy zdobywać Tarnów. Dawid Hosek, Twoim przeciwnikiem, dwie walki w KSW, jedna wygrana, jedna przegrana. Co powiesz na jego temat, jakie widzisz główne zagrożenia z jego strony? Dobry bokser, przeszłość również w kadrze narodowej, jeśli chodzi o kadrę narodową Czech w boksie. Mocno bije, szuka nokautu, miał również przyjemność bić się z paroma Polakami. Ostatnio bił się z Mieczkowskim, wcześniej też wygrana z Marcinem Naruszką na gali Octagon. Także taka znana czeska firma, trzeba uważać przede wszystkim w stójce. No i przypuszczam, że patrząc na jego styl i na mój styl, no to ta decyzja może być sędziowska mało wątpliwa. W sensie, że nie dojdzie do niej? No wydaje mi się, że tak statystycznie ciężko, no bo ja mam 14 pojedynków wygranych, 13 przed czasem. Dawid też mocno potrafi zaczynać, szuka tego skończenia przed czasem, także wydaje mi się, że tutaj będzie po prostu kolizja od samego początku. Z której walki Gustafsona Hoska w KSW wyciągnąłeś więcej? Z walki z Gustafsonem, czy tej krótkiej z Mieczkowskim? Mieczkowskim ogólnie szkoda tej kontuzji, bo to dobra walka. Zapowiadała się, że będzie fajna waleczka. No tak, tam przy jednej wymiany nie wiem, czy właśnie już... Dobrze, dobrze panie Kamilu, powiem. Ale kurczę to... Chcę... Dobra, ale chcesz, żebym powiedział coś dobrego? Czyli mam kłamać, tak? Dobrze, że... Dobra, ale także, że najlepsze piszczele Unique Sport. Słucham? Bartek, o tobie nie powiem nic dobrego, bo nawet nic nie wiem. Naprawdę. Pa, pa. Jakie to było to pytanie? To pytanie było o piszczele Kamila Paczewskiego. Bardzo dobre, naprawdę, polecam. Nie, naprawdę sprzęt robią dobry. To jest, jeśli chodzi... Tutaj akurat nie kłamie. Tu muszę powiedzieć coś dobrego, ale o całej resztę, no... Są zastrzeżenia, ogólnie fajny chłopak, co prawda rzadko kiedy, ale fajny chłopak. Też tak słyszałem. Nie, naprawdę, dobry trener, no. Coś tam poprawia tą rudą stójkę. Da się poprawić tą rudą stójkę coś? Coś się da. Wydaje mi się, że elementów jest dużo do poprawy. Ale tak naprawdę to, no, bardzo się cieszę i też dużo takich dobrych wskazówek. Kamil ma taką bardzo analityczną głowę i on też bardzo spełnia się jako trener i też bardzo widać, że to go jara. Dużo ogląda, dużo śledzi i stara nam się przekazywać tą wiedzę na sali. Przygotowania z KRA, Unique, czy tak. Były jakieś wyjazdy, będą jeszcze jakieś wyjazdy, jak to wygląda? Wiesz co, wcześniej byłem chwilę na obozie w Zakopcu, ale miałem dosyć długo się borykałem z kontuzją pleców. Pomagałem jeszcze Dawidowi Kasperskiemu do walki, te plecy strzeliły. No i tak nie mogłem tego dosyć długo zaleczyć. I te przygotowanie głównie właśnie z KRA, Unique, staram się łączyć i dodatkowo jeszcze wpadam do RKT Radom i z trenerem Wiktorii Szydłowiec, Pawłem Surdym również robię, jak jestem na miejscu. Ale jeśli chodzi o poranne treningi, to staram się głównie wszystko robić tutaj w Warszawie. A jeśli już jest blisko ten termin walki, to tak naprawdę jestem codziennie. Jak teraz inne obowiązki, na przykład kanał sportowy, komentatorka, Viaplay, jak to wygląda na ten moment? Tak jak ostatnio, kiedy ten termin walki się zbliża, wiadomo, wszystko, całą tą swoją energię staram się włożyć w przygotowania. Odpuszczam troszeczkę i kanał sportowy i również teraz na komentarzu KSW zastąpił mnie Marian. Także standardowo,
standardowo, że był czas na wypoczynek, czas dla dzieciaków. Mam też dwóch synów, żona, dodatkowo jeszcze te dojazdy, także staram się zrobić to jak najlepiej, żeby nie ciągnąć ileś tam tych srok za ogon jednocześnie. Myślisz, że to jest twoja przyszłość zawodowa, generalnie praca za mikrofonem? Na pewno bym chciał. W sensie takim, że sprawia mi to na pewno bardzo dużo frajdy. Ja też byłem od samego początku, kiedy tylko zacząłem trenować, nie tylko jakby zawodnikiem, ale też wielkim fanem MMA. Zawsze bardzo mocno się interesowałem, wkręcałem już, nie wiem, już nie chodzi o samo oglądanie szkoleniówek, ale po prostu też mi było nawet ciężko wskazać takiego jednego idola, jeśli chodzi o świat MMA czy sportu walki. Jest ich wielu, wielu zawodników podziwiam i tak naprawdę od tych najstarszych czasów Pride. Jeszcze pamiętam, jak, nie wiem, jeszcze internetu w domu nie miałem, to po prostu była ten etap, kiedy się nagrywało płyty, pożyczało sobie te płyty i na przykład, nie wiem, całe turnieje Grand Prix K1 również oglądałem, także mocno była wkrętka na sporty walki już tak naprawdę od mało lata. Jakiś swój kanał, bo teraz najpopularniejszy wśród zawodników jest otwieranie swoich kanałów. Wielu z tych zawodników już ma, gdzieś coś rzuca w blogi, nie blogi, nie blogi. Ty chyba jakoś do tej pory nie parałeś się tym. Był pomysł na to? Nie, wiesz co, kiedyś już parę osób mi o tym mówiło, ale tak naprawdę na chwilę obecną bardzo ciężko by byłoby mi znaleźć czas. Nie chciałbym robić tego byle jak. A jeśli już robić, no to wypadałoby robić to dobrze, profesjonalnie, a to wiadomo, to potrzeba czasu i wydaje mi się, że jak mam robić to byle jak, to wolę nie robić tego wcale. Nie wykluczam, ale wydaje mi się, że na ten moment po prostu byłoby bardzo ciężko ze strony organizacyjnej. Wiesz coś na temat gali KSW w Radomiu w najbliższym czasie? No bo pewnie też byłbyś zainteresowany ewentualnym występem tam. Wiem, że są jakieś tam spekulacje, próbują się jakby dogadać, jeśli chodzi odnośnie samego terminu, ale wiem, że jakby ten roster KSW też bardzo się zmienia i jest troszeczkę ruchomy. Wiadomo, że mamy tutaj KSW 100 w Gliwicach, wiem, że ma być w październiku, mają być Czechy, także coś tam, nie wiem, czy tak wystrzeliłem, czy nie, ale były chodzi. Nie, no generalnie to już o tym mówiłem, że październik prawdopodobnie Czechy, listopad 100, a słyszałem, że znowu grudzień to ma być Francja. Także nie wiem, czy to jest sprawdzona oczywiście informacja, ale no ja tak słyszałem, że to ma być właśnie Francja i ma się tam bić parna z Varelą, ale nie wiem, czy to prawda, a ty nawet jak wiesz, to i tak nie powiesz, więc się nie uśmiechę. No to nie będę się uśmiechał, nie będę nic mówił. Ale nic nie wiem. Albert, ile walk jeszcze chciałbyś stoczyć w najbliższych, załóżmy, miesiącach? No bo wiemy, że Radom, już też nie chcę mówić, ale to na pewno nie będzie ten rok, to raczej będzie rok kolejny, czy ewentualnie na pierwsze tam 3 miesiące z następnego roku byłbyś gotowy, myślisz? Czy jeszcze chciałbyś się gdzieś może wtrącić w tym roku KSW 100? Mówi się też o Epiku, że może się wydarzy drugi. Jak to widzisz? No nie ukrywam, że chciałbym na pewno zawalczyć w tym roku jeszcze raz. Oprócz tej walki, idealnie to by było dwie walki. Może nawet na Epiku w jakiejś innej formule, chętnie. A jakiej? Nie wiem, może być na przykład K1 na moje rękawice, albo w boksie tajskim też spoko. Wydaje mi się, że fajny taki challenge dla mnie, coś innego, troszeczkę inne przygotowania. No i na pewno gdzieś tam, nie wiem, pierwszy ten kwartał roku jak najbardziej wchodzi w grę i wydaje mi się, że to też jest jakaś tam fajna opcja. Wiesz, wcześniej byłem na pewno takim zawodnikiem bardziej startowym. Ja też potrafiłem, wiadomo, to ile to było lat temu, ale wiadomo, potrafiłem gdzieś tam mieszać starty w zawodach amatorskich, w kickboxingu i do tego dodawać jeszcze walki zawodowe w MMA. I na pewno też ta częstotliwość startów mi dobrze robi jako zawodnikowi. Wiadomo, że też trzeba brać pod uwagę to, co powiedziałeś wcześniej, czyli ta praca okołosportowa, czyli praca jako komentator, również jako ekspert w kanale sportowym. No i to wiadomo, też potrzeba czasu, do tego też jest rodzina, ale wiadomo, no to jest taki plan, gdyby to było wszystko idealnie, no i tak by mi się marzyło, a czy to jest tak naprawdę na ten moment możliwe do zrealizowania, ciężko powiedzieć, bardzo bym chciał. Także co, no pozostaje nam jedynie trzymać kciuki za to, żeby Albert wygrał na gali w KSW 97 w Tarnowie, później stoczył jeszcze jedną waleczkę, czy to na Epiku, czy na chociażby setce.
No a później gdzieś tam ptaszki ćwierkają w przyszłym roku w Radomiu, gdzie pewnie Alberta też zabraknąć nie będzie mogło. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. No i co? Zdrówka przede wszystkim, zdrówka przed tą walką. Więcej sobie, że weźmiesz wszystko inne samemu, nie? No dziękuję bardzo. Właśnie, no, jak jest zdrowie, to jest dobrze, można trenować, można się dobrze przygotowywać, także fajnie, jest fajna banda do trenowania. Ja też mimo jakby swojego wieku, też nie jestem żadnym dinozaurem. Cały czas mało lat. Także czuję cały czas, że się rozwijam, poprawiam jakieś tam swoje detale. No i fajnie, że wszystkim mi sprawia to radość i żeby ludziom wszystkim sprawiało radość oglądanie moich walk. Tego sobie życzę i Wam też, drodzy widzowie. Albert Dzieńkowski, moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, Jaro.